Witam Was serdecznie w kolejnym vlogu. Tego vloga zaczniemy od porządku w kuchni, naprawy koła, piły i od wyjścia. My z kuzynką miałyśmy takie plany, być u mnie, pić kawę, jednak te plany się zmieniają, a plany lubią się zmieniać i zmieniają się na ostatnią chwilę. Tak też tu było, plany się zmieniły, a gdzie byłyśmy? To zobaczycie w dalszej części vloga, potem Wam opowiem pokrótce, co to za wydarzenie. Co to za okazja, więc możecie oglądać i warto oglądać. A dzisiaj mamy taką ładną pogodę. Pięknie świeci słońce, tak jak wczoraj była piękna pogoda, dzisiaj też pięknie świeci. I powiem Wam, że moja mama ma ładną firankę, taką z liśćmi. A teraz są modne te firanki, takie króciutkie, tylko do parapetu. Kiedyś były takie długie, teraz są krótkie do parapetu. Czasami są też modne na pół okna, choć już od firanek się powoli odchodzi i są właśnie te zasłonki obok. Ale jeszcze te firanki w kuchni, te króciutkie są w modzie, więc bardzo ładnie. Ładnie, nie? Co prawda mógłby być inny motyw już teraz, choć liście to w sumie teraz ona dopiero tak, no teraz, no zaczęły wyrastać, rozwijać się, no to w sumie to jest dobry motyw. To może być i na jesień, i na wiosnę, ale ma taką fajną zasłonkę. Zasłonkę, firankę. Ja wiem, tylko w nosu by się ten myli, ale fajna jest. No, ja mam akurat rolety i zasłonkę, nie? No. No dobra, ale to już przechodzimy do dalszej części vloga, więc zapraszam do oglądania. W końcu zmobilizowałam się, wyciągłam kratkę i wymyłam tam. A uwierzcie mi, że było bardzo dużo kurzu i tłuszczu, jak to na kratkę czasem bywa. I też myłam tam na górze to wszystko, jak będę malować z Przemkiem na zielono, to wypadałoby umyć też na górze meble. I tam też myłam, też dużo tłustego, musiałam bardzo gorącą wodą, płynem, bo inaczej nie zejdzie, musi być gorąca woda. Bo zimnym to nie zejdzie, będzie tylko katorga, więc umyłam, trochę się namęczyłam, ale umyłam i w końcu robię kalafior, bo mówię, że robię i dalej leży w lodówce, ale w końcu się zmobilizowałam i będę robić. I do tego tutaj kaszanka, tak ostatnio miało być, a skończyliśmy gdzie? W fast foodzie. I dlatego nie było, więc teraz robimy. Ja Wam pokażę, że myłam, musiałam się wdrapać, widzicie, umyte wszystko. No, więc mam spokój, ale jak zjemy kalafior, to pójdę jeszcze tam na górę. Ja sobie to wszystko pościągam i umyję. Mój tato będę ściągać, nie przykrywać folią i tak dalej, więc i tak będę musiała tam robić. Wytarłam górę tutaj, tutaj wytarłam górę tam. Tam stał kwiatek, to dobrze powycierałam. Potem te wszystkie rzeczy wytrę, postawię, ułożę tu na nowo, tylko tego dużego pudełka już tu nie będzie i wyniosę go na górę, bo po co zajmować, ma tu miejsce i wydarte. No i wytarłam, ułożyłam kwiatek, słoń, ten alkohol, świeczki, a z tyłu tu mam taką ramkę na zdjęcia i w ogóle o niej zapomniałam i zapomniałam, że ją w ogóle mam. Ale mam i tam dałam z tyłu i troszkę porządku. A jak wiadomo, przyjdzie malowanie, to już to
będzie przynajmniej z tego tłustego umyte. Tak i tam. I mamy pyszny obiad, kalafior, bułce i kaszankę. To jest jeden z najpyszniejszych obiadów. Może nie wygląda za bardzo instagramowo, ale jest to obiad przepyszny. Nawet ja jednak się zdecydowałam na kaszankę, bo lubię kaszankę w sumie. I stwierdziłam, że jednak ja tak chcę. Zrobiłam porządek w półce. Tu mam napoczęty sól, tu mam sól taką jeszcze nieotwartą, bułkę tartą. Tu gdzieś jest ryży, kasza. Oczywiście moje ulubione płatki grydziane i miodowe. Tu jeszcze makaron został. A tutaj są te kawy przy jednym od Przemka. Tutaj mi się już kończy manna, ale mam już nowe opakowanie. No i co ja mam tu dalej? No to mam mąkę ziemniaczaną, zwykłą, cukry, cukier puder, płatki owsiane, które już mi się kończą. Kolejne będzie trzeba kupić. Tutaj makaron, olej. Tutaj taki makaron, olej przesuń się. Tutaj taki makaron. I tu puste pudełko. No i tu znowu będę miała moją mieszankę makaronów, którą trzeba ugotować. Czyli są kokardki, spirale i takie rurki. No i trzeba to jakoś razem ugotować, zjeść. Bo po co ma się to niszczyć, a ani tego, ani tego, ani tego nie starcza. To jest dylemat dla ludzi, którzy żyją bez dzieci i zawsze ten spód zostaje nie zjedzony. Całe opakowanie się właśnie nie zje i zawsze troszkę zostanie. No. Ale ważne, że zrobiłam sobie malutki porządeczek. Jest. Tylko wiecie co? Jeszcze muszę tutaj pozamiatać teraz. To wszystko. Tu się wysypało, bo mi się jeszcze tu w ogóle ten sól rozsypała. Dobra, zaraz to sprzątniemy. Dobrze, zamiotłam. Jest już pozamiatane. I zapomniałam jeszcze o mojej werdze. Położyłam ją tu na półce, nie wstawiłam, więc teraz wstawiam i widzę, że też już mi się powoli kończy. To następnym razem znowu coś innego. I już. Thank you.
I znów jesteśmy po odbiór naszej piły, bo już jest zrobiona. Będzie to nas kosztowało 60 zł, a potem jedziemy do sklepu, żeby kupić płyn do naczyń, bym się skończył, na obiad, czyli spaghetti i jeszcze ciasto, ponieważ ostatnio miała przyjść kuzynka, ale ze względu na to, że byliśmy w bankomatach, potem nam się koło zepsuło i że to trwało troszkę długo, no to w końcu się umówiłyśmy na dzisiaj. I dzisiaj do mnie przyjdzie, jest sobota, więc sobie posiedzimy i najwyżej po prostu to malowanie przejdzie na niedzielę. Przynajmniej zaczniemy już wszystko przykrywać, sprzątać. Zresztą ja już poczyniłam pewne porządki. Niech przejedzie auto. Pewne porządki. I zresztą zobaczcie sobie w vlogu. A teraz czekamy, aż przyjdzie Przemek z piłą. Widzę, że tu jest bardzo wielki ruch, ale dzisiaj już mamy taką pogodę. No, taką pogodę mamy deszczową. Zaraz chwilę wam pokażę. Popatrzcie. Jest zimno i pada deszcz. Choć wczoraj było tak, ale to tak gorąco, tak duszno, że to można było się spodziewać. W ogóle grzmiało, jak lunęło. I na pewno muszę troszeczkę ogarnąć ten dom, jak przyjdzie. No w sumie ja mam ogarnięte już wczoraj wszystko, bo miałam taką motywację, że ja będę malować ściany w kuchni i nagle wszystko zaczęłam myć, sprzątać i tak dalej. Ale i tak będę robić obiad, spaghetti, no to potem muszę to pozmywać, przemyć, a i tak muszę umyć podłogę w kuchni i odkurzyć w pokoju i przetrzeć kurze, a tak poza tym to mam posprzątane, bo to już wczoraj miałam jakąś fazę na sprzątanie półek w środku, rzeczy i tak dalej. I znów jesteśmy w Częstochowie. Moja mama dzisiaj na sobotę, oj, gdzie spiła? Będzie widać, czy nie będzie widać? Idzie z piłą. Mamy piłę? Tak. To zresztą jest gotowa. No. No to my jedziemy do sklepu i będziemy robić małe zakupy. Na pewno pokażę wam, jakie ciasto wybrałam. Tak, jakieś ciasto, może jakieś wino półwytrawne wybiorę. Przemek tam nie pije, ale moja kuzynka tam ze mną jakieś takie pół... Co? No trochę prawda, miałaś mojego imienia nie mówić. Dobrze. I takie jakieś półtrawne, takie tylko winko. I na pewno wam, jak zrobimy te zakupy, nagram, jakie ciasto wybrałam. Jakie winko wybrałam. Znaczy ja to rzadko piję, bardzo rzadko, ale czasami tak do towarzystwa. I dobrze, to my teraz ruszamy dalej. Małe zakupy, tutaj kupiłam takie ciasto ze śliwkami, dwa soki, dwie kole, tutaj na spaghetti, śledź. Tutaj duży płyn do naczyń, bo potrzebowałam. Tutaj bułeczki. Kupiłam sobie taką jogobellę, serki, masełko, dwa makarony, tu mięso mielone, tutaj takie jeszcze chrupki. Tutaj tu Przemek sobie kupił. Tutaj takie dwie babeczki, tu kupiłam sobie takie tanie kubeczki, jeden taki, drugi taki, ten mi się bardzo podoba i taki Love Coffee oraz kupiłam taką zasłonę prysznicową, no. I są
Jedna kuzynka przyjdzie na kawę, więc winka nie kupowałam. Posprzątałam, umyłam podłogę, podkurzałam, umyłam stół, te blaty tutaj, te białe na szafie z przodu. Tutaj te drewniane blaty, również cały parapet, troszkę też nóżki od krzeseł przetarłam, no i posprzątałam. I jest dobrze. Tu też. No, ja kuchnię też posprzątałam, a jak tu wszystko posprzątane, to muszę jeszcze umyć te płytki, ale to dopiero jak zrobię spaghetti, to wtedy wszystko to umyję, bo wiadomo jaki jest sos ze spaghetti, więc dopiero po spaghetti to ogarnę te płytki, ale ogólnie jest posprzątane. No. To jest moje wyjście. No dobrze. To Sława tam śpi. Jak zawsze. Odpoczywa. No. Mam felgi do tego auta, ponieważ okazało się, że powietrze ucieka nie z powodu wentylu, ale z powodu felgi. I w sumie wzięliśmy dwie. Jedna była za 40 zł. Ta lepsza będzie tutaj do koła. Ta gorsza będzie na zapasowe. Bo w sumie nie opłaca się do starego auta kupować nowe felgi, które w sumie można kupić u producenta i które są o wiele, wiele droższe. Więc czasami lepiej po prostu iść i kupić na złomie. A tak naprawdę i tak wkładamy tutaj kompakt. I tego nie widać. Tu nakładamy oponę, tam dajemy kompakt i realnie tego nie widać. I po co przepłacać? Kupiłam bluzkę z krótkimi rękawami, taką ładną, białą, granatowe paseczki, bardzo ładna. Będę miała w czym chodzić. Śliczne to zestawienie. Biały, granatowy. Fajne. Odpadli pasek. Mam dość, byliśmy na dniach naszej gminy. Ja nigdy na takich dniach nie byłam, odkąd tu mieszkam, więc postanowiliśmy pojechać i zobaczyć, jak to wygląda. Oczywiście była rozpiska cała w internecie, gdzie i jak i o której godzinie i wybraliśmy bardziej taką część muzyczną, więc poszliśmy troszkę później. I też usłyszeliśmy, że będzie otwarty basen. Zaszliśmy, basen był otwarty jeszcze pół godziny 40 minut, bo to było już troszkę później, a jak już wiadomo, basen otwiera się znacznie wcześniej. Zanim jeszcze jest ładne i pełne słońce. Potem poszliśmy usiąść sobie przy stolikach. Można było zamówić zapiekankę, gofry, frytki, lody. Również takie kiełbaski na grillu. Były dmuchańce dla dzieci, tatuaże dla dzieci. Rozrywka dla dzieci również była. I zeszliśmy tam niżej. I były takie właśnie najpierw występy na żywo. Potem był DJ. Również było rozstrzygnięcie konkursu kulinarnego, na którym my oczywiście nie byli. Jedynie na jego rozstrzygnięciu, bo był wcześniej, a my byli tam później. W sumie było bardzo dużo ludzi i dzieci, lecz po tym konkursie kulinarnym już jednak troszkę zrobiło się więcej miejsca. Ludzie z tymi dziećmi, niektórzy już poszli do domu, więc mogłam nagrać co nieco małe urywki, bo nie chciałam też tak bardzo nagrywać ludzi. Powiem Wam, że było bardzo miło. Rozerwaliśmy się, nie siedzieliśmy w domu. Fajnie, jak gmina organizuje takie imprezy. One w sumie te dni trwały 2 dni.
wczoraj i dzisiaj, ale dzisiaj już na nich nie będziemy. Bo wiadomo, w poniedziałek mój idzie do pracy, moja kuzynka idzie do pracy. I w sumie wyszliśmy, rozerwaliśmy się i fajnie, że gmina organizuje, bo na przykład ludzie, którzy tu już mieszkają, chodzili razem do szkoły, no to mają okazję się spotkać, porozmawiać i miło spędzić czas. A czasami to jest na takiej wsi jedna z niewielu rozrywek, jak już wiemy. I również jak na przykład osoby dopiero się wprowadzają, to mają szansę też zobaczyć i poznać już takie, no, ludność, społeczność już zamieszkującą, więc to jest bardzo fajna rzecz. I powiem Wam, że nasze plany malowania kuchni odłożyły się, bo mieliśmy malować sobota, niedziela, ale farba i kuchnia nie ucieknie, a takie dni są bodajże tylko chyba raz w roku, więc wybraliśmy bardziej taką rozrywkę i będziemy malować. Oczywiście mój Przemek idzie do pracy i malowanie by się odbywało sobota, niedziela, więc chyba może zacznę malować wcześniej, bo się nie doczekam, więc sobie wszystko tam poprzykrywam, lecz to się odłożyło na później. Bo ja tu jako tako nie chodziłam do szkoły, więc ja tutaj osób jako tako nie znam. No i w sumie poszłyśmy zobaczyć, co tam ciekawego jest. Bo jak już wiecie, ja chodziłam trochę do przedszkola tutaj, a potem się wyprowadziłam do Bytomia, a potem znowu tu wróciłam z mamą, a siostra mieszka tam, gdzie kiedyś my wszyscy mieszkali, czyli w Bytomiu, no to tak po śmierci taty my się tutaj znowu przyprowadzili. A to już opowiadałam, ale może jak jest jakiś nowy widz, nowa osoba, no to może też chce wiedzieć. Więc pogoda tak naprawdę dopisywała, było bardzo ciepło, to tym bardziej to były takie fajne dni. Wiem, że dzisiaj też są jakieś występy i dzieci i, no nie wiem, są jakieś tam występy, czytałam, ale tak już bardzo się nie wgłębiałam, bo na nie nie idę. Starczy nam jeden dzień, więc powiem Wam, że było bardzo fajnie, a moja mama się znowu bawiła na dniach Bytomia. Tak, z moją siostrą pojechały, była Baim. To jest w sumie zespół, no ale to są takie czasy, gdzie moja mama była młoda i przy jej muzyce się bawiły, więc wiem, że była tam jakaś mała scenka z nią, jakiś tam boom, no ale ona wciąż bardzo ładnie śpiewa i ludzie chodzą i oglądają wciąż i słuchają ją, bo to już taka jest pokoleniowa piosenkarka. A my się znowu z moją kuzynką tutaj bawiły na tych dniach i było bardzo fajnie. Więc czasem warto wyjść. My też dużo siedzimy w domu, więc czasami warto naprawdę wyjść, a nie kisić się ze sobą w domu. Mój mąż dzisiaj jedzie dać prezent tacie, przynajmniej tak ma plan i zamiar. Więc pojedzie, a ja może sobie ogarnę jednak te porządki w ubraniach, bo miałam robić porządki. I co? Nie zrobiłam. Ułożyłam. Oczywiście te wyprane rzeczy, ale ja bym to chciała sobie troszkę przeorganizować, więc może to zrobię, jak mój mąż pojedzie do swojego ojca. Tak? No i tak wyglądał oczywiście mój weekend. Byłam na tym wyjściu ubrana cała w paski. Miałam bluzkę w paski, spodnie w paski, skarpetki w paski, tylko buciki nie były w paski, bo były adidasy, te ciemne. Więc miałam swoją stylówkę. Okazało się, że córka mojej kuzynki ma bardzo podobną bluzkę, też białą, w paski granatowe, tylko tu miała takie
awokado, czy co to, no coś miała tu poprzylepiane, jak to dla dzieci taka wersja dziecięca. Ja tego nie miałam, tylko taką paski i białe, więc było bardzo podobnie. Potem poszliśmy do niej, pokazywała, jak zrobiła sobie takie drzwi tarasowe, jak będzie też jeszcze ten taras dokańczać, więc sobie troszkę tam pogadaliśmy, porozmawialiśmy i w sumie wróciłam do domu, to chyba było już przed 12. Przyszliśmy, no i poszliśmy spać. A moja mama ma tu taką fajną podusię w ogóle. Teraz mi się tak skojarzyło, bo byłam ubrana w paski. Tu czerwona, tu odcienie niebieskiego. Też bardzo fajna. Ja nie wiem, ja lubię taki motyw pasków. Mój mąż zawsze mówi, co to idziesz do więzienia? Jak więzień? Nie no, ale paski są teraz modne i zawsze były modne. Jak nie takie, to w dół i fajne są paseczki. Subskrybujcie mój kanał. Jeśli chcecie być na bieżąco, zasubskrybujcie, naciśnijcie dzwoneczek i będziecie informowani o każdym moim filmiku, który będzie wchodził na kanał. Jeśli jesteście osobami, które nie lubią powiadomień, nie lubią, jak im się coś przysyła i wolicie nie mieć takich komunikatów, możecie zasubskrybować bez dzwoneczka. Nie musicie oglądać każdego mojego filmiku. Nie musicie oglądać każdego do końca. Możecie wybierać te filmy, które Was najbardziej interesują. I dlatego nie musicie naciskać aż tak bardzo tego dzwoneczka. Ale bardzo proszę Was o subskrypcję. Chciałabym mieć 1000. Ja bym mogła mieć 10 tysięcy, 20, 30 tysięcy subskrypcji. Ale na razie to jest takie moje marzenie. 1000. Jest Was tutaj już coraz więcej, 700 coś, ale wierzę w Was, że może Was być tutaj więcej i dojdziemy razem do tego 1000. Ja bym się bardzo cieszyła, bo ostatnio się bardzo cieszę z tych moich poczynań. Tak? Więc nie musicie oglądać każdego filmu do końca. A zasubskrybujcie. Do zobaczenia następnym razem.